Wall Street i Hitler. Za chwilę usłyszą Państwo streszczenie książki pod tytułem Wall Street i Hitler autorstwa Antonego Sattona. Zależało mi na przekazaniu jak największej liczby faktów historycznych w celu ich promowania, dzięki czemu czytelnik może lepiej zrozumieć złożoność historii, a nie polegać jedynie na narracji przyjętej przez zwycięzców II wojny światowej. Prezentując i promując streszczenie, mam nadzieję zainteresować tymi faktami większą liczbę osób. Być może część z Państwa sięgnie po oryginalną pracę. Antony Sutton, urodzony w 1925 roku, zmarł w roku 2002. Był brytyjskim i amerykańskim ekonomistą, historykiem, profesorem i pisarzem. Wykładał w California State University Los Angeles. Był człowiekiem poważanym. Jego twórczość cechuje się wysokimi standardami i oparta jest na wiarygodnych dowodach. Zaznaczam to na wstępie, ponieważ niektórym może się wydawać niedorzeczne twierdzenie, że Amerykanie wynieśli Hitlera do władzy i współpracowali z nim nawet podczas II wojny światowej. Nie mam tu na myśli bezpośrednio państwa amerykańskiego, ale kręgi biznesowe, które na władze w USA miały znaczny wpływ. Amerykanie wpływają na politykę w Europie. Zacznijmy od końca I wojny światowej, wskutek której Niemcy zostały zobligowane do wypłaty reparacji wojennych w kwocie ponad 130 miliardów marek. Płatność miała zostać rozłożona na 50 lat. W ten sposób Francja chciała zdusić potencjał Niemiec na lata. W tym kontekście pojawia się już wątek amerykański. Renegocjacje płatności niemieckich reparacji były prowadzone pod kontrolą banków z Wall Street. Chodzi tu o plan Dawesa i plan Younga. Owen Young, czyli człowiek z General Electric, reprezentował również interesy JP Morgan. Plan Dawesa. 1924 rok. Zgodnie z planem Dawesa, a potem Younga, dług reparacyjny został rozłożony na raty i przewidywał możliwość uzyskania preferencyjnych kredytów dla niemieckich karteli z amerykańskich banków. Obydwa plany zostały opracowane przez komisje kontrolowane przez bankierów z korzyścią dla nich samych. Zdaniem uznanego historyka Karola Quigleya, plan Dawesa w znacznej mierze został stworzony w JP Morgan. Powstał jako odpowiedź na okupację Zagłębia Rury. Francja i Belgia okupowały ten przemysłowy region, ponieważ Niemcy nie miały środków do spłacenia reparacji wojennych. Kredyty udzielone przez USA umożliwiły postawienie na nogi IG Farben i Vereinigte Stahlwerke. Te dwa kartele umożliwiły Hitlerowi objęcie władzy i były odpowiedzialne za zmasowaną i zaawansowaną technologicznie produkcję broni i sprzętu wysyłanych na front II wojny światowej. Plan Younga, 1929 rok. Zdaniem Hjalmara Schachta, hitlerowskiego geniusza finansowego, w nawiasie prezesa Banku Rzeszy, to właśnie plan Younga umożliwił dojście Hitlera do władzy. Plan Dawesa zakładał spłatę reparacji w dobrach niemieckiego przemysłu, natomiast plan Younga wymagał płatności w gotówce. Doprowadziło to do załamania niemieckiej gospodarki, w nawiasie zbiegło się z wielkim kryzysem, masowego bezrobocia i niezadowolenia społecznego. W takiej sytuacji pozycja wspieranego kapitałowo z USA Hitlera szybko urosła na bazie radykalnych haseł i obietnicy uporania się z bezrobociem. Między 1924 a 1931 rokiem, dzięki planom Dawesa i Younga, Niemcy spłaciły aliantom 36 miliardów marek reparacji. W tym czasie pożyczyły od USA 33 miliardy marek. Zatem z własnego kapitału nie spłaciły prawie nic. Henry Ford, hojny patron Hitlera. Henry Ford od 1922 roku wspierał Hitlera. Jego syn, Edsel Ford, kontynuował rodzinną tradycję. W 1942 roku zachęcał francuski oddział Forda do zarabiania na zbrojeniu Wehrmachtu. Wyprodukowane pojazdy używano przeciwko amerykańskim żołnierzom po wylądowaniu we Francji w 1944 roku. Zakłady produkowały we Francji dla Niemiec i dla krajów będących pod ich okupacją. Henry Ford w 1938 roku otrzymał nazistowski medal uznania. Portret Forda wisiał w bardzo dobrze eksponowanym miejscu w biurze Hitlera. Nazistowska twierdza gospodarcza IG Farben. Trzy domy bankowe, Dillon Reed, Harrison Ford oraz National City Company, przekazały 3/4 pożyczek reparacyjnych używanych do stworzenia niemieckiego systemu kartelowego, w tym dominujących IG Farben i Vereinigte Stahlwerke.
Te dwa molochy produkowały 95% materiałów wybuchowych dla Hitlera w czasie II wojny światowej. Senator Homer T. Bone powiedział przed senacką komisją do spraw wojskowych: Farben to Hitler, a Hitler to Farben. W przededniu II wojny światowej IG Farben była największą spółką chemiczną na świecie, ze szczególną pozycją w III Rzeszy. Założona została w 1925 roku przez geniusza organizacyjnego Hermana Schmidta, który po wojnie zasiadł na ławie oskarżonych w Norymberdze za zbrodnie wojenne popełnione przez IG Farben. Obok niego znaleźli się również pozostali dyrektorzy i zarząd spółki, wszyscy poza amerykańskimi kooperantami i Amerykanami zatrudnionymi w firmie. Ich udział przemilczano. Bez kapitału z Wall Street z pewnością nie byłoby IG Farben, a zapewne i Adolfa Hitlera i II wojny światowej. Cytat z książki. W radzie nadzorczej Farben znajdował się Max Warburg. Jego brat, Paul Warburg, był jednym z twórców rezerwy federalnej, czyli amerykańskiego banku centralnego. Paul znalazł się również w radzie nadzorczej amerykańskiej filii IG Farben. Wszyscy Niemcy na stanowiskach, takich jak piastował Max Warburg, byli sądzeni jako zbrodniarze wojenni, on nie. W radzie nadzorczej IG Farben w filii USA zasiadały również Henry Ford, Paul Warburg z Bank of Manhattan i Charles Mitchell z Fed w Nowym Jorku. Standard Oil of New Jersey. Rockefellerowie transferują technologię do Hitlera. IG Farben wypłacił 400 tysięcy marek Rzeszy Szachtowi i Hessowi w celu sfinansowania przejęcia władzy w 1933 roku. Firma była kluczowa dla rozwoju wojskowości w hitlerowskich Niemczech. Farben nie tylko był źródłem finansowania nazizmu, ale również strategicznym przedsiębiorstwem pod względem technologicznym. W 1934 roku Niemcy produkowały zaledwie 300 tysięcy ton paliwa pochodzącego z przerobu ropy naftowej i niecałe 300 tysięcy ton benzyny syntetycznej. Resztę były zmuszone importować. W roku 1934 85% gotowych produktów naftowych pochodziło z importu. Już dekadę później, pod koniec II wojny światowej, dzięki transferowi technologii ze Standard Oil do IG Farben, produkcja paliwa wyniosła aż 6,5 miliona ton, z czego 85% było to paliwo syntetyczne wytwarzane za pomocą wodorowania węgla, co było patentem Standard Oil. Amerykańska firma dokonała kluczowych transferów technologii do rozwoju syntetycznego kauczuku i benzyny. Standard Oil of New Jersey na żądanie IG Farben ograniczyła badania nad kauczukiem syntetycznym. W roku 1945 dr Oscar Lecht, menedżer IG Farben, powiedział, że IG Farben i Standard Oil of New Jersey zawarły porozumienie, by ograniczyć ilość przedsiębiorstw zajmujących się produkcją kauczuku syntetycznego w USA, co po wybuchu II wojny światowej okazało się szkodliwe dla US Army, a korzystne dla Wehrmachtu. Zgodnie z opinią komisji Kilgora, kontrolowana przez Rockefellerów Standard Oil osiągnęła cel z IG Farben, blokując rozwój produkcji kauczuku syntetycznego w USA. Standard Oil była oskarżana w USA o zdradę stanu, ale jej przedstawiciele wypierali się zarzutów i nadal kontynuowali współpracę. W tym przez spółki zależne przekazywali środki finansowe na prywatny fundusz Himmlera i przynależeli do kręgu przyjaciół Himmlera aż do 1944 roku. Standard Oil of New Jersey do 1944 roku dokonywała płatności w imieniu Niemiec w celu opracowania syntetycznego paliwa do celów wojennych. Środki były transferowane również przez spółki zależne do koła przyjaciół SS Heinricha Himmlera. Firma Ethyl Gasoline Company, czyli współwłasność Standard Oil of New Jersey i General Motors, odegrała kluczową rolę w dostarczaniu ołowiu etylowego dla Niemiec. Transfer odbył się mimo pisemnego sprzeciwu Departamentu Wojny USA i wiedzy, że ołów etylowy był przeznaczany na cele wojenne. Dyrektorzy amerykańskiego oddziału IG Farben to Walter Teagle, człowiek Roosevelta i administrator New Deal, Paul Warburg, amerykański bankier. Jego brat Max Warburg był członkiem zarządu IG Farben w Niemczech. Edsel Ford, syn Henry'ego Forda. Szeroki strumień z Wall Street do Berlina.
Finansowanie Hitlera i SS częściowo pochodziło z oddziałów lub spółek zależnych od firm amerykańskich, w tym od Forda, IG Farben i General Electric. Następnie przez spółki zależne od Standard Oil of New Jersey i ITT, czyli International Telephone and Telegraph Company, środki wpływały na konto Heinricha Himmlera aż do 1944 roku. Krąg przyjaciół Keplera było to stowarzyszenie przedsiębiorców wspierających nazizm przed i w trakcie 1933 roku. W połowie lat 30. krąg Keplera wszedł pod opiekę Heinricha Himmlera, który był przywódcą SS. W wewnętrznym kręgu nazistów, zarezerwowanym dla najbardziej zaufanych osób, Wall Street było reprezentowane od 1933 roku do 1944 roku. Znajdowały się tam osoby z takich firm jak Standard Oil of New Jersey czy ITT. Niemiecki General Electric, gdzie 25-30% udziałów miało amerykańskie GE, przekazał darowiznę o sumie 60 tysięcy mark Rzeszy Hitlerowi. Ludzie odpowiedzialni za tę darowiznę wywodzili się z Wall Street. Byli to Gerard Schwab, czyli pomysłodawca New Deal, czyli programu odbudowy USA po wielkim kryzysie, rozpoczętym w 1929 roku. Był również prezesem General Electric, ale i dyrektorem wielu francuskich i niemieckich spółek. Kolejną osobą był Owen Young z Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku oraz był radnym w Narodowej Konferencji do Spraw Przemysłu i dyrektorem Międzynarodowej Izby Handlowej. Kolejną osobą był Clark Minor z International General Electric. Bez rozliczeń ponad polityką. Międzynarodowe elity z Wall Street były promotorami nazizmu i pomogły Hitlerowi zdobyć władzę. W połowie lat 20. Wall Street sfinansowała niemieckie kartele i wywindowało Hitlera na szczyty władzy. Globalna finansjera ma kluczowy wpływ na wydarzenia polityczne. Zdaniem Herberta Hoovera, Roosevelt wygrał wybory w 1932 roku, dlatego że instytucje z Wall Street na niego postawiły, a jemu, czyli Herbertowi, odmówiły finansowania. International Telephone and Telegraph Company podczas II wojny pracowała dla obu stron przez osobę Kurta von Schrödera i ITT posiadało również 28% udziałów w zakładach lotniczych Focke-Wulfe, które produkowały niemieckie myśliwce. Bank Morgana i Chase współpracowały z nazistami, gdy trwała wojna. Wielki kapitał liczył zyski w trakcie potwornej globalnej wojny. Narody się wykrwawiały, ale kapitał miał władzę nad politykami wojskowymi. W roku 1939 niemiecki przemysł był silnie powiązany z amerykańskimi firmami General Electric i International Telephone and Telegraph. Co ciekawe, mimo że obiekty, chodzi o infrastrukturę tych firm, miały strategiczne znaczenie dla Niemiec, były bombardowane jedynie incydentalnie. Poza tymi działaniami prowadzono w USA odpowiednią propagandę. Spółka Ivy Lee and TJ Ross, która prowadziła kampanię wybielającą Rockefellerów i promującą pozytywny wizerunek ZSRR, zaangażowała się w budowę pozytywnego wizerunku IG Farben. Ivy Lee był wezwany przez Komisję Izby Reprezentantów do badania działalności antyamerykańskiej za pronazistowską propagandę z 1934 roku. Wpływowi biznesmeni użyli swoich kontaktów politycznych, aby uniknąć kary za wojenną współpracę z nazistami. W tym celu infiltrowali amerykańską Komisję Kontroli Niemiec. Kary za rozpętanie II wojny światowej i zbrodnie wyrządzone na jej frontach dotknęły tylko części sprawców. W obecnie dominującej narracji naziści pojawili się nagle. Niemieckie społeczeństwo fanatycznie ich poparło i z dnia na dzień dało Hitlerowi dyktatorską władzę. Książka Antonego Sottona pomaga zrozumieć, że bez pomocy amerykańskich finansistów i przemysłowców naziści nie objęliby władzy. Co więcej, III Rzesza nie byłaby w stanie prowadzić wojny przez brak zasobów, przemysłu i technologii.